słucham cię uprzejmie. Jaka jest godzina naszego przyszłotygodniowego meczu? Na stronie 0-0 to tu jakoś tak średnio pasuje do rzeczywistości. O północy grać? No, no tak jest według tego, że jest na stronie. To zaraz, jak skończę nagrywać, zadzwonię do prezesa Sławka. I o pieprzę go ja. Nie, no coś tam się pewnie usknęła mu ręka, albo co, nie wiem. A o której mieliście grać? O której mieliście grać? Właśnie być zaległy, czy nie? Zaległy też mam, ale zaległego nie ma wprowadzonego. On ma jeszcze wprowadzony, że sobie. Natomiast... Północ jakoś tak mało realnie mi brzmiała. Wiesz, Sławek to lubi robotę. Wiesz, może chcę przyjść na północy, popatrzeć jak chłopaki grają. Tylko czy żony wam uwierzą? Gdzie idziesz na mecz? No zobaczymy. W ciągu pół godziny będę wiedział. A czy ty masz takie urządzenie z telefonem? Mam. A może drugiesz do tego? Co? No, mam już nie będziesz wiedział, że nie jadasz za pół godziny. Aż tak bardzo mi się nie spieszę, jakby ja ci nawet numer telefonu podam. Bo akurat znam. Ale telefon mam tak, i tu daleko. Dobra. Człowiek stary, leniwy. No, Jimmy będzie grał dzisiaj. No, a to musisz spędzać siły. Ale w ramach rozgrzewki. Dobra, bo chłopaki będą słuchali o wszystkim innym wypełnieniu meczu, nie? A wynik sugeruje, że to w miarę wyrównane. O! Spotkanie. Ulala! No takie to też się zdarzają. Thank you.
Kate wyssał, 3-2 i półtorej minuty. Ugh.